Ja jestem taką SPF-ową policją w moim domu. Przyjeżdżam z kamerką UV i mówię pokazywać buźki. Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z takim luźnym tematem, taką lekką odskocznią od dotychczasowych treści drogeryjnych, rutyn pielęgnacyjnych czy testów filtrów. Będą to moje zakupy na Look Fantastic. Co miesiąc dostaję wirtualne środki do wykorzystania i naprawdę zamawiam bardzo dużo, natomiast nie ma sensu pokazywać Wam wszystkiego, no bo to będzie na zasadzie to kupiłam i dlatego kupiłam, bo coś tam, tylko już zaczęłam używać części produktów, no i są warte pokazania, już nawet nie polecenia, bo nigdy Was nie zachęcam do zakupów, co po prostu do podzielenia się moimi przemyśleniami. Dlatego to też będzie taki luźny przerywnik i mam nadzieję, że też taka forma Was zadowoli, zwłaszcza, że wiem, że troszeczkę brakuje Wam tych dłuższych filmów, więc o to jestem. No i to też wynika z faktu, że z Look Fantastic współpracuję już od wielu lat, no myślę, że w latach można to już liczyć i lubię tą współpracę, ona jest elastyczna, mam pełną swobodę wypowiedzi, może dlatego, że mnie nie rozumieją, bo mówię po polsku, a oni po angielsku. Zastanawiam się, jak to działa. W każdym razie mam pełną swobodę wyboru, wypowiedzi i tylko i wyłącznie polecam Wam produkty, które są warte polecenia. Wiem, że czasem zastanawiacie się, co dorzucić do koszyka w momencie, kiedy macie jakiś boks limitowany i brakuje Wam do bezpłatnej przesyłki. Więc pokażę Wam, co ewentualnie jest warte uwagi. Pamiętajcie, że moje filmy nigdy nie mają na celu zachęcania Was do wydawania pieniędzy. Wręcz ostatnio zaczęłam Was delikatnie zniechęcać i myślę, że to jest tylko początek. Mam w planach też nagranie takiego filmu z antypoleceniami. Bez zbędnego przedłużania, jeżeli miło spędzicie ze mną czas, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji kanału, a przynajmniej do nieodsubskrybowania, bo zauważyłam tendencję przy treściach z Fantastic, że tych subskrypcji mi ubywa. Nic się na moim kanale nie zmienia, treści są cały czas te same, więc jeżeli kogoś szokuje to, że pokazuję Look Fantastic, to bardzo możliwe, że po prostu krótko mnie ogląda. Więc już zaczynam. Dzisiaj czuję się taka rozluźniona na żuchwie, dlatego że byłam na rehabilitacji stomatologicznej. Tak, chodzę na taką, dlatego że o ile sama się masuję, nawet transbukalnie, no to też nie jestem w stanie aż tak mocno i dokładnie się skupić na tych najbardziej spiętych partiach i chodzi mi tutaj o żwacze, które naprawdę bardzo mocno spinam, nerwy, ogólnie też budowa żuchwy ma na to wpływ, jedzenie jedną stroną i tym podobne. Także dzisiaj czuję się taka rozluźniona, bo już naprawdę dzisiaj miałam tak ostro, byłam ostro przetargana dzisiaj. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, może wielkością. That's what she said! Mam tutaj mgiełkę perfumowaną Sol de Janeiro. To jest naprawdę gigantyczne opakowanie, 240 ml. Wykończyłam już 90 ml i chyba w tym momencie jest 90 dostępne. Te większe już w tym momencie nie jest dostępne, to się zmienia jak w kalejdoskopie, więc można się czaić. Uwielbiam ten zapach, tak jak normalnie nie jestem wielką fanką takich mocno słodkich zapachów, tak ten jest słodki, a go ubóstwiam. Oni mają różne zapachy, natomiast ten tutaj słonego karmelu z pistacją bardzo leży w moich gustach. To jest naprawdę bardzo trwały zapach, który ja czuję na ubraniach. Nie czuję może tak w trakcie noszenia, natomiast czuję na ubraniach potem, jak gdzieś tam je zdejmę, niucham. Także mega trwały, wydajny, naprawdę leje na siebie tą mgiełkę. A tutaj pokażę Wam coś, co kupiłam już w pełnowymiarowym wydaniu, a co miałam z jakiegoś tam boksa, kalendarza, whatever. To jest skrab do ciała z marki Frank Body. Oni mają naprawdę ciekawe produkty, warto im się przyjrzeć. To jest skrab do ciała taki jakby kawowy, natomiast ta kawa jest zanurzona w takim kremowo-żelowym glutku. Ciężko mi opisać tą konsystencję. Jest naprawdę bardzo ciekawa. To nie jest taka kawa, że sobie zaparzycie i się nie utrzecie, tylko jest bardzo delikatny z jednej strony, a z drugiej bardzo skuteczny. I tak jak ja nie jestem jakąś wielką fanką peelingów i robię je rzadko, tak ten peeling służy mi do peelingowania ciała przed aplikacją samoopalacza. I nie jestem pewna, czy właśnie on nie był w jakimś takim zestawie z samoopalaczem. Bardzo możliwe.
jest cudowny do tego. Nie zostawia żadnej tłustej warstwy, żadnej tłustej powłoki, przez co ten samoopalacz może się nierównomiernie rozprowadzać. Jest tak gładka, tak miękka, a przy tym niepodrażniona, że no to jest jedyny produkt, który zostawia taką skórę i który właśnie tak świetnie mi się sprawdza z samoopalaczem. Ma też bardzo bogaty skład w składniki odżywcze, ma tutaj oleje, ale tak jak mówię, nie zostawia żadnej tłustej warstwy. I to jest świetne. Oczywiście pewnie gdybym testowała polskie, tańsze produkty, to może znalazłabym coś tego pokroju. Natomiast już tutaj nie chciałam kombinować, jeżeli coś mi się sprawdza, no to powieliłam. Kolejny raz, i to już jest moje trzecie opakowanie, zamówiłam filtr SPF 50 z marki Mura. To jest filtr w 100% mineralny, ale zachowuje się tak, jakby koło mineralnych filtrów nie leżało, bo totalnie nie bieli, jest bardzo leciutki, no zachowuje się po prostu jak filtry chemiczne. Zostawia taką satynę, lekki glow. W tym momencie uważam, że to jest większy glow niż wcześniej myślałam. Nie wiem, może to jest kwestia teraz zmiany upodobań cery. Jest piękny, bo jeszcze ujednolica kolory cery, dlatego że ma delikatnie taki łososiowy kolor. W tym momencie już przez to, że mam i kamerkę UV, jakoś tak bardziej zwracam na to uwagę, że on właśnie delikatnie zostawia taką warstewkę, taką powłokę na skórze, która jakby jestem pewna, że nie będzie tak w 100% trwała, jeżeli chodzi o aplikację makijażu, czy tam powiedzmy o egzystowanie w ciągu dnia, kiedy się spocę i tym podobne. Więc na ten moment to jest produkt, którego będę używała w pojedynkę bez makijażu, ale z racji tego, że on tak pięknie ujednolica kolory cery, to ja nawet nie odczuwam potrzeby nakładania makijażu w momencie, kiedy go mam. Nie pieczę w oczy oczywiście, no po prostu wiecie, filtr idealny. Swoje kosztuje, no ale coś za coś, mam tutaj minerały, a też no nie zachowuje się, jakby to był filtr mineralny. Do tego jeszcze w składzie jest retinyl palmitate, a więc ta mniej aktywna forma witaminy A. Także zaznaczam, jeżeli jesteście w ciąży, to mimo że tutaj mamy filtry mineralne, to nie polecam. A jeżeli chodzi o test kamerką UV, to filtry mineralne zupełnie inaczej wyglądają w kamerce. Może nie zupełnie. Myślę, że jakbym po prostu nagrała to telefonem, to byście aż tak tej różnicy nie zauważyli. Natomiast filtry chemiczne pokazuje tak smoliście czarno, jeżeli równomiernie się pokrywają. Natomiast mineralne są bardziej brązowe. I to nie to, że po prostu źle pokrywa, czy tam jest wypłowiały już zawczasu, tylko po prostu no, minerały, które docelowo odbijają promienie słoneczne, chociaż to też nie jest tak do końca, bo były badania, które udowodniły, że filtry mineralne również pochłaniają promienie, natomiast także odbijają, więc to też inaczej się prezentuje w kamerce. Będąc przy filtrach, zamówiłam też dwa filtry właśnie mineralne z marki Bondi Sands. To jest filtr, który opiera się w 100% na tlenku cynku. Tak patrzę, że właśnie nie mamy tutaj nic ponad to. Tlenek cynku chroni zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA 1 i 2, więc ma pełne spektrum. Minus jest taki, że właśnie trzeba większe stężenie zastosować, a to większe stężenie wpływa też na bielenie często, no i też na to takie słabe rozprowadzanie. Tutaj mamy tlenek cynku nano, więc ten taki bardziej przenikający. No i też to nano wpływa na to, że on się lepiej rozprowadza i faktycznie on naprawdę się rozprowadza dobrze. Na twarzy wygląda ładnie, chociaż bieli oczywiście. Też to bielenie było mocno zauważalne, bo miałam jeszcze pozostałości kropelek samopalających na szyi, dekolcie. Bieli, ale też nie zachowuje się tak topornie jak filtry mineralne, z którymi osobiście miałam do czynienia. Także jest spoko. Naprawdę jest spoko. A tutaj kolejny hit i zrobię tak, żeby najpierw wrzucić Wam shorts z recenzją tego produktu, z testem, a dopiero potem wrzucę Wam ten film, tak żebyście wiedzieli, o czym mówię. To jest filtr koloryzowany, taki tonujący i jest cudowny, poza faktem, że jest bardzo ciemny i ten kolor po wyciśnięciu nie wydaje się taki ciemny. W momencie, kiedy nałożę na twarz, to naprawdę ta różnica jest spora, chociaż muszę to przetestować. Zakładam, że jak będę miała tak na świeżo kropelki samopalające na szyi, dekolcie bądź po prostu samoopalacz, to nie będzie różnicy i wówczas będzie idealny. Idealny jako po prostu wyłączny produkt chroniący i zastępujący podkład. On daje przepiękny,
matowy efekt na skórze. Naprawdę skóra wygląda, jakby miała na sobie już zawczasu podkład, który jest przypudrowany. No cudo, przepięknie wygląda na skórze. Jedyny zarzut to jest właśnie ten kolor. Jest informacja, że on jest nawilżający. Ja nie odczuwam tego nawilżenia, a wręcz troszeczkę czułam delikatne ściągnięcie, więc po prostu pod spód daje konkretną porcję nawilżenia i wówczas tego ewentualnego jakiegoś ściągnięcia nie czuję. Ten produkt polecałabym osobom, które albo używają samoopalacza, albo są opalone i nawet mają cerę tłustą. To myślę, że naprawdę będzie hit, jeżeli szukacie czegoś matującego, wręcz kryjącego, już nawet nie ujednolicającego, tylko kryjącego, z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. A propos jeszcze filtrów, chociaż to akurat był gratis do zestawu. I teraz wiem, pewnie większość z Was zaboli serce. Mnie też bolało, tylko że już naprawdę nie wiedziałam, co zamówić. Zamówiłam zestaw z marki SkinCeuticals. To serum, do którego zresztą porównywałam Skintrę. Też zamówiłam po to, żeby porównać je bezpośrednio, ale zaczęłam już używać, no bo gdzieś tam Skintry zostało mi niewiele, więc stwierdziłam, że to jest moment, żeby tak na świeżo przetestować coś, ile? 20-krotnie droższego i porównać, bo skład jest bardzo zbliżony. Zaczęłam testować i szczerze nie widzę jakiejś różnicy w działaniu, a wręcz bym powiedziała, że Skintra dała mi szybsze efekty. To serum kosztuje 800, a był zestaw, gdzie właśnie za te 800, czyli dokładnie za cenę po prostu serum, dodatkowo jeszcze był filtr z tej marki, też o szerokim spektrum UVA. Ja ten filtr kiedyś miałam, on był ok, ale dałam go siostrze, bo akurat potrzebowała. No i siostra zużywa do dziś, chociaż już dawno powinna zużyć. Ja jestem taką SPF-ową policją w moim domu. Przyjeżdżam z kamerką UV i mówię, pokazywać buźki. Raz, dwa. Coś koło SPF-owego, ale bardziej chodzi o zmywanie. Zamówiłam dwa produkty, testując różne formy miceli do zmywania filtrów i wrzucę Wam oczywiście taką... Postaram się zbiorczą recenzję różnych produktów do demakijażu, ale zastanawiam się jeszcze, jak to ugryźć. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać. A może chcecie po prostu, żebym pojedynczo wrzucała w formie shorts? Dajcie znać. Zamówiłam dwa olejki micelarne. Jeden dosyć drogi, ale była tutaj adnotacja właśnie o tym, że dobrze radzi sobie z filtrami, więc chciałam przetestować. To jest Instytut Estederm. Na pewno się inaczej czyta, bo to jest francuska marka. 150 ml za krocie i dosyć topornie się rozprowadza na skórze w momencie zmywania tych filtrów. Jakby miałam wrażenie, że nic ich nie rusza do momentu, kiedy zaczęłam go zmywać. I wówczas naprawdę było takie wow. Więc może to jest kwestia też takich gęstszych olejów. Też to przetestuję, dam Wam znać, póki co naprawdę dobrze sobie radzi. No i oczywiście SVR, myślę, że to jest taka klasyka gatunku, wiele osób po prostu używa go do mycia twarzy, ciała dla całej rodziny. Dosyć wysoko w składzie jest kwas cytrynowy, poza tym są prebiotyki, więc ogólnie nie wypada źle, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to zawsze po jego użyciu czuję delikatne ściągnięcie. Chociaż kamerka nie do końca oddaje to umycie, więc zawsze posiłkuję się jeszcze jakimś innym produktem. On jest jako pierwszy etap oczyszczania i potem jeszcze wjeżdża jakiś inny. Jeszcze będę testować, natomiast nie jestem jakoś tak specjalnie do niego przekonana właśnie przez to takie uczucie delikatnego ściągnięcia skóry. Jeszcze jeden produkt pielęgnacyjny, który zamówiłam, bo była promocja. To raz. Dwa. Szukałam produktu, który będzie miał w składzie czynniki wzrostu, dlatego że już jakiś czas temu wykończyłam Basic Lab, tam poza peptydem miedziowym też właśnie były czynniki wzrostu, w dosyć sporym stężeniu też komórki macierzyste, no i gdzieś tam szukałam alternatywy. Peptydy miedziowe mam, bo mam zapas marki NIOT, już poczyniony dawno temu, więc po prostu szukałam innych tych składowych Basic Lab, żeby móc łączyć je ze sobą. No i właśnie natknęłam się na to serum marki Klairs, ono jest mega polecane. Tutaj mamy IGF, czyli czynniki wzrostu, ogólnie bardzo prosty, ale skoncentrowany skład. Myślę, że niedługo otworzę, jak tylko wykończę czynniki wzrostu z marki Sysderma. Moje ulubione cienie w kremie się rozmnożyły.
z marki Pericon MD. To jest połączenie makijażu i pielęgnacji w jednym. W składzie mamy chociażby dmae. Dmae, który ma silne działanie liftingujące, stąd też jest to produkt, który ma docelowo poniekąd wpływać na delikatne ujędrnienie czy uniesienie powieki. Wiadomo, jak to w praktyce bywa. Natomiast marka Pericon MD jest jedną z najstarszych marek, która prowadziła właśnie badania nad składnikiem dmae. Wobec tego tutaj wierzę, że jest to skuteczna formuła. Pierwotnie miałam kolor 3 i ten kolor też Wam polecałam. On jest bardzo uniwersalny, naprawdę nie trzeba się starać, żeby go wklepać w powiekę i mieć ujednoliconą. Też go zamówiłam dla mojej mamy i też jest zadowolona, używa tak na co dzień, właśnie zwłaszcza w te takie dni cieplejsze, kiedy nie chce jakoś tam zbyt bawić się cieniami. To jest ideał. Zamówiłam też jaśniejszy, bo zauważyłam, że są kolory. Zamówiłam jaśniejszy kolor numer 1, który jest czymś pokroju bazy, podcieni, czy po prostu zastępuje mi korektor. No ale jest czymś pokroju korektora z pielęgnacją, więc to na ogromny plus. No i też zamówiłam numer 4, który jest już dosyć ciemny i go staram się nakładać tylko w zewnętrznym kąciku. I tak naprawdę tymi trzema jestem w stanie zrobić pełen makijaż. Dzisiaj też użyłam ich i potem delikatnie tylko użyłam zwykłego cienia. Myślę, że 99% mojego makijażu właśnie stanowią te cienie w kremie. Są cudowne. Nie zbierają się w załamaniach, no chyba, że mam pod spodem jakiś mocno tłusty filtr, to wówczas tak. Natomiast normalnie nie zbierają się, delikatnie czasem przypruszę pudrem, bo jednak mam przetłuszczającą się powiekę i często odbija mi się tusz. Jeżeli szukaliście czegoś takiego bardzo uniwersalnego, szybkiego, nie lubicie używać cieni, a chcecie delikatnie tą powiekę ujednolicić, to jest hit. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że taka luźna forma pogadanki, gdzie po prostu pokazuję Wam swoje zakupy, dzielę się swoimi przemyśleniami, też była ciekawa, a przynajmniej miło spędziliście czas. Jeżeli tak było, to zostawcie